Gdzie się pojawiłem? Tutaj, przy tym punkcie, czyli muszę zbiec na dół. Co straciliśmy? O cholera, dużo przedmiotów. Weźmy sobie tą różdżkę w ogóle tutaj na pasek. I zobaczymy, jak ona działa. Nie, ja nie chciałem w tą stronę. W drugą stronę musimy i skoczyć na naszej tej skoczni lotni. Zjedzmy mięsko, zjedzmy miód i wodę. Chociaż zamiast miodu mogłem użyć czwórki, żeby się uleczyć. Opsa, lecimy. Mam nadzieję, że oni się nie odrodzili ani nic takiego. Tam został tylko jeden przeciwnik z tego, co zauważyłem. Auć, trochę HP straciłem od tego skoku. Dobra, i gdzieś tu powinien być mój plecak, tak jest, tam leży. I muszę wszystko odzyskać. Tyk. Podnieś, weź wszystko. Dobra, trochę z nas tego wypadło, nie ukrywam. Weźmy sobie tu drewno jeszcze, ale pułapkę mieli, kurde, skubańcy. Taką jak tam, tylko z tej strony jej nie było widać niestety. O, wybuchło, tutaj też jest to samo. I tu też to samo. Dobra, lepiej to wszystko powybuchać. O cholera. Raz, dwa, trzy, cztery. Leży, dobra. Oho, jeszcze jeden jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. O cholera. Co to było? Piątka, leczymy się. Dobra, ogłuszyliśmy go, bo udało mi się obronić atak, ale i tak nas trafił raz. Ja cię kręcę, skubaniec mocny był. Ooo, tu jest jakieś zejście do podziemi, ale najpierw wejdę na górę, zlutujemy tego gościa. O właśnie, tego z tą kuszą dziwną. I skrzyneczka tutaj jakaś jest. Kolejne wybuchowe kule. No tam jeszcze są przeciwnicy, ale najpierw zejdziemy sobie tutaj na dół. Werka. O, napraw sprzęt, idealnie. Ja cię kręcę, jak się przestraszyłem. Czym ty jesteś? O, ucieczka, ucieczka. Wyjdźmy stąd najpierw. O cholera, puszczaj. Dobra. Trzeba tego kontrola częściej używać. 2, 3, 4, atak. Dobra, leży. Czwóreczka. Leczymy się trochę, chociaż dużo to nie daje. Tu jest jeszcze dwóch. Dobra, zaraz się nimi zajmę, tylko uleczymy się do końca tymi jagodami. Jednak dużo one dają. I jestem na was gotów. Ha! Nie trafiłem. Mały jest hitbox strasznie. Dobra, najpierw trzeba jednego dobić. Dobra. Jeden leży, to najważniejsze. I teraz drugim się można zająć. Ho! O cholera, on takie dziwne ataki robi. Wytrzymałość, niech się zregeneruje nam trochę. Cztery ataki robi. Oj, teraz odparł. I bijemy do końca. Dobra, dało się. Tutaj trochę rzeczy. I resztki metalu, pięknie. Skrzyneczka z kolejną wybuchającą kulą. I jakieś ogromne ognisko. Tajemnicza butelka. Kolejna tajemnicza butelka tutaj jest. I księga. Eliksir, potop rozpaczy. Jest to niezrozumiała dla mnie nad wyraz skomplikowana formuła. Nie dziwi mnie, że pochodzi nie z tego świata. Powstaje z maleńkich, delikatnych grzybów rosnących głęboko pod ziemią. Jest źródłem wielkiej mocy. Lecz gdy patrzę na tę butelkę, me serce wypełnia trwoga. Zawsze będzie bronią, nigdy lekarstwem. Być może pradawni nie bez powodu ukrywali istnienie tej substancji. Baltazar. Gąbka. Mnożnik obrażeń plus 30%, minus 1 maksymalnego czasu we mgle. No to jest bardzo dobra mikstura. Dobra, myślę, że zwiedziliśmy tutaj już dosłownie wszystko, co tylko się dało.
Możemy teleportować się do domu i pójść w spanko. Szybka podróż. Tworzymy sobie teraz ten stół u kowala i zobaczymy, co on tam może nam wytworzyć dzięki temu. A więc możesz się czegoś nauczyć, nie lekceważ. No to już czytaliśmy to, okej. Kuźnia kamieni potrzebuje i węgla drzewnego. Wszystko już mamy, tylko w skrzynce. Stwórzmy sobie tą kuźnię. I zobaczmy. Tu jakieś fajne metalowe przedmioty można dzięki temu teraz tworzyć. Odwróćmy sobie ją. Czy ona się tu zmieści? O, jaka malutka. Postawimy ją przy nim. A może tutaj nawet? O, tu wejdzie jeszcze lepiej. Wstrzymaną stwórz. Metalowa blacha. Okej. Resztki metalu i węgiel. Węgiel. I gdzie są resztki metalu? Tutaj. Przeglądaj receptury. Czyli z metalowej blachy będziemy mogli tworzyć jakieś pewnie lepsze przedmioty. Fajne. A co możemy zrobić z tym płomieniem tutaj? Tu rdzeniem mgły wzmocni płomień iskra. O, właśnie to jest to. Dobra, weźmy esencję mgły, smardze, żywice i futro zwierzęce. 5 smardzów jeszcze. O, mamy nawet 6 i zobaczmy, co to da, jak wzmocnimy płomień. Uwaga, wzmocni płomień. Padam, nowy poziom płomienia, drugi. I teraz to wzmocniło chyba naszą postać również, tak? Iskra wiedzy rozgorzała w tym wnętrzu. Przygotuj się na odkrycie tajemnic przeszłości. Znajdź 2 pradawne obeliski w krainie wiosny, by poznać losy świata. Opowieść o zgniliźnie i ogniu. Prawdę znają tylko ci, którzy jej poszukują. Okej, teraz jeżeli byśmy chcieli jeszcze wzmocnić, to potrzebujemy 10 wosków, sól, znowu 5 iskr. O kurde. Zamglone drewno to luzik, węgiel drzewny, głowa matrony grabieżców. Okej. To coś skomplikowanego. Mój blask i ciepło sięgają jeszcze głębiej w mrok. Dzięki tobie, dziecię płomienia, mam dość siły, by uchronić twój dom, jeśli zapragniesz go rozbudować. Okej. Dobra, podniosłem jedną metalową blachę i teraz możemy metalowy blok w warsztacie stworzyć, czyli metalowy dom możemy zbudować tak naprawdę. I co, tylko tyle? A jakieś hełmy, bronie, coś? Może tutaj u pana? Jakaś tarcza fajna, z 5 metalowych blach. Strasznie dużo. Ale dobra, zdobędziemy to bez problemu. Tu broni niestety lepszej nie możemy już stworzyć z blachy, ani nic takiego nie widzę. Ale tutaj, moi drodzy, już możemy stworzyć i to taką solidną zbroję. Zobaczcie, wszędzie te metalowe blachy są potrzebne, czyli takim głównym składnikiem do tworzenia przedmiotów jest zbieranie tego metalu. Okej. Dobra, ziemię i drewno jeszcze trochę przynieśliśmy, to niech tutaj węgiel się tworzy z tego. Proszę bardzo. Tu się tworzą blachy, tylko trochę to trwa. Po 2 minuty jedna sztuka. Włożymy węgiel, włożymy resztki metalu i niech to się po prostu tworzy tyle, ile się da. Tu nam się stworzy aż 13 blach jeszcze, więc sporo. Cieszy mnie to. To sobie zostawimy. Niech się tworzą te blachy, stworzymy potem tarczę właśnie taką. Dobra, ale dziwi mnie, że z tego metalu nie możemy stworzyć żadnej fajnej broni. Możemy ulepszyć jakieś wyposażenie, tu na przykład do 14. Prowizoryczną kosę, ale to mnie nie interesuje za bardzo. Rozmontuj tą kosę, rozmontuj. Z tej pałki też nie będę korzystał, to sobie runy odzyskamy z tego. Nie wiem, do czego są te runy za bardzo. Ale wydaje mi się, że to będzie coś ważnego. W ogóle mamy już prawie 3 poziom, a jeszcze nie zainwestowałem w umiejętności ani jednego punktu. W sumie może i dobrze, bo jeszcze nie wiem za bardzo, w co pójdę. Z tego łuku mi się dobrze strzela. Ale nie, pójdziemy w bicie się na blisko. Twardziel, wojownik i barbarzyńca. Pójdę albo w wojownika, albo w barbarzyńca, bo chcę jak największe ciosy zadawać. Barbarzyńca bardziej idzie w dwuręczne bronie. Ja bym chciał iść w jednoręczne.
W sumie dwuręcznie żadnej jeszcze nie znalazłem, może dlatego. A może dwuręcznie mi się spodobają właśnie. I tutaj jest pozwala ci szybciej atakować młotami dwuręcznymi. Ale tylko młotami. A tutaj za to szybkie ostrza, czyli jednoręcznymi mieczami i toporami. Okej, pójdziemy sobie w tą stronę na razie i zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem. Czyli albo można iść w siłę i tutaj skręcić sobie, albo w krzepę, co dodaje nam HP. Na razie pójdę w krzepę i później pójdziemy tutaj. A, nawet dwa punkty trzeba mieć, okej. No to może jeszcze jeden w... tutaj w siłę. Sporo misji teraz mamy. Oczyścić studnię eliksiru. Ołtarz płomienia i ulepszenie bazy, czyli rozbuduj swój dom poprzez ulepszenie ołtarza płomieni. Maga to rdzenia mgły, który zdobywa się po pokonaniu bossa. To bossa jeszcze nie widziałem w tej grze. Opowieść o ogniu. Płomień wspomniał o pradawnych obeliskach, które ujawniają informacje o świecie i ukryte prawdy. Niektóre z nich są połączone z płomieniem. Położenie jednego z nich zostało zaznaczone na mapie. Znajdź obeliski, odkryj jego sekrety. Zostaną one ukazane tylko tym, którzy ich poszukują. Czyli dostaniemy kolejny punkcik jakby tego oto do rozwinięcia naszego ogniska. I opowieść o zgniliźnie. Płomień wspomniał o pradawnych obeliskach, które ujawniają informacje o świecie i ukryte prawdy. Niektóre z nich są połączone podziemną zgnilizną. I tu coś dostaniemy takiego dziwnego. Dobra, po kolei będziemy lecieć, czyli od tego. Moi drodzy, potrzebujemy jeszcze 4 futra i 6 żywicy, żeby sobie stworzyć cały secik z metalowych płyt. Tak więc będziemy już naprawdę mocarni. Myślę, że nikt do nas nie podskoczy wtedy. Tak więc musimy chwilę zapolować. I... ale pięknie strzeliłem. Ale trafiony. Ojojojku. Dobra, mamy 4 futra. Wystarczyło 2 zabić, ale jeszcze na zapas zbiorę jeszcze jednego baranka. I zetniemy sobie trochę drzew, żeby uzyskać żywicę. Tu jest jakieś inne drzewo, takie ładniejsze. Ciekawe, co z niej wypadnie z niego. O, tu jest więcej żywicy z tego. Dobra, już mamy całą w takim razie. Okej, podnoszę sobie kolejne blachy. Żywice mam, sznurki mam i futro mam. Teraz stwórzmy sobie właśnie... tarczy nie będę robił, bo mi nie starczy niestety, ale tak. Hełm, zbroja, rękawiczki, spodnie i buty. Pełny secik, moi drodzy, pełny secik. Teraz sobie to wszystko załóżmy. Jesteśmy niepokonani. Hohoho, wyglądamy jak prawdziwy wojownik teraz z tym mieczem. Jeszcze tarczy tylko brakuje. I będzie rewelacja. Tu zrobi nam się jeszcze 5 blach, czyli idealny na tarczę. A czy na tarczy jeszcze czegoś potrzeba? 6 sznurków. Okej, to idę jeszcze zdobyć sznurki. No i będziemy mieli full secik razem z tarczą. Nadal tego haku z liną nie zrobiłem, więc musimy jeszcze więcej sznurków zebrać i resztki metalu, ale to już potem. Jeszcze troszkę drewna sobie zbieram na strzały, których nie mam. V. Drewniana strzała. A to gałązki potrzeba. Pomyłka. Już nie pamiętam, czy my do tego długogrodu, czyli tutaj przy naszej bazie, przyszliśmy w końcu, czy nie? Bo tu widzę, że jest jakieś zejście do krypty. Ale te drzwi kojarzę, że staliśmy przy nich, więc... coś nie tak. Dobra. Zaatakujmy naszego kolegę. O, nie miał z nami szans, bo to jest pierwszy level, ale tu chyba jeszcze nie byłem. Czy za tymi drzwiami coś jest? Chyba nie za bardzo. A może trzeba to rozkopać? No niestety, rozkopałem to całe, nic tu kompletnie nie ma. Myślałem, że mnie pozytywnie zaskoczą. Chyba, że jak się wyspniemy tam na górę. Albo przeskoczymy jakoś, to może wtedy. Tu jest jeszcze jedna notatka o gotowaniu, tak? Ale to już znamy. Wiemy, jak gotować. Są kawałki jedzenia. I troszkę drewna. To chyba jakaś karczma była. Czy ja stąd mogę przeskoczyć na drugą stronę? Okej. Okay. Lotni użyłem i to trochę ułatwiło. A tak, to mamy tu skrzynkę, patrzcie. Bandaż i 2 mikstury zdrowia, super. Dobra, czas na powrót. Trzeba stworzyć sznurków tyle, ile się da, ale to nie tutaj, tylko pod V. Ciekawy jestem, dlaczego ja tych kamiennych, ani, nie wiem, jakichś innych lepszych strzał niż drewniane nie mogę robić. Krzemień mamy odkryty, wszystko jest odkryte, więc nie rozumiem. Zróbmy to sznurki.
Dobra, to ale czy możemy sobie zrobić? Jest. No i tutaj już więcej nic lepszego nie zdobędę. Zakładamy tarczę na swoje plece, raczej do ręki. Okej. I chciałem jeszcze ten hak zrobić, no ale niestety nie mam tyle metalu, więc na ten moment musimy to odpuścić. Zdeponuj stosy. I wrzucimy jeszcze sobie to, to i to. Pięknie. Jestem ciekaw, jak to działa, czy jeżeli dam na przykład 10 takich świeczek, to o 20 komfort wzrośnie, czy tylko jedna świeczka daje 2 komfortu i więcej już się, jak zrobimy, to nie da więcej. Postawmy sobie taką świeczkę. Może tutaj na stole, na środku. Mamy teraz 11 komfortu. I tak jakoś mało, wydawało mi się, że przed chwilą miałem więcej. A nie, 9 mieliśmy, dobrze. I teraz stworzę sobie jeszcze jedną świeczkę. I zobaczmy, czy z 11 zwiększy się do 13. Drugą postawimy, no nie wiem, tutaj na stole. Nie, niestety. O cholera. Dobra, jak zrobimy sobie inne oświetlenie, na przykład takie. Spójrzmy tą czachę. Można ją powiesić gdzieś? Nie, ona musi stać. Okej. 11 mam. Nie, tak samo jest 11. No dobra, jak już mamy dwie świeczki, to niech będą. Okej, możemy sobie lepsze łóżko zrobić, to też ważna rzecz. Do tego stół, czyli jak więcej stołów postawię, to nic nie da. O, ale jak postawimy prymitywny drewniany stolik, taki, to będzie dawał więcej komfortu. Czyli tamten sobie musimy podnieść. Kominek już mamy, krzesło też mamy, ławkę też mamy i oświetlenie mamy, dobra. I tutaj stawiam jeszcze ten stolik. O, i nie dał nic, a jeżeli podniosę ten stolik? Mamy 10 teraz, okej, czyli jak to podniosę? Tak, jest 11, a pokazywało, że będzie dawało 2 punkty. Ciekawe. O, teraz mamy 12 i powinno być fajnie. Tu postawiłem taki stołek, małym stołem, a tutaj ławę z dużym stołem. Jeszcze dla klimatu tutaj świeczka. O, teraz domek ma klimat, naprawdę. Podoba mi się. Okej, okay, mapa wygląda następująco. Tutaj mamy dwie misje takie, które są dosyć daleko i z tego punktu mógłbym tam dojść, ale na razie pójdziemy sobie w tą stronę. Oczyścić studnię musimy, to jest takie główne chyba, nasza główna misja. Jesteśmy w pełni uzbrojeni, lepiej się jak na razie nie da. Tak więc ruszamy. Jesteście gotowi? Lecimy. Juhu! Na koniec świata i jeszcze dalej. Dobra, wylądowaliśmy we mgle. Napieramy. Lokalizacja powyżej. Dobra, czyli gdzieś tutaj to wszystko się dzieje. Ładnie na całą serię padają. O, to tam jakiś łucznik nas. O, mag! Z daleka. Cholera. Zapomniałem o tarczy. Leży kolejny. Runy. Okej. Okay. A jeszcze zapomniałem zjeść, tak więc kotlecik. Miód. I woda. O! Latarnia powrotu. Jak zginiemy, to pojawimy się w tym miejscu. Dobrze. Mamy oczyścić studnię, czyli pewnie zabić tych wszystkich gamoni. Oj, dobra, ucieczka. Pierwszy, byłem. Dobra, spróbujemy odeprzeć jakiś atak. O cholera. Dawaj. Au. Ale już mi mniej biją, zobaczcie. Nie, dobra, nie będę kombinował tak z dwoma. Ciężko się na nich skupić. Ła. Najlepszą obroną jest atak, moi drodzy. Tylko gdzieś tu łucznik do nas strzela, właśnie tam. O! Mogłem znowu użyć oczywiście tarczy, ale zapominam o tym. Okej, okay, musimy wejść do wnętrza tego oto miejsca. Coś zniszczyć na samym dnie. Tak, muszę najpierw znaleźć wejście.
Mikstura przetwarzania we mgle. Dobra, na razie tego nie potrzebuję jeszcze. Ale może się przydać. O studni eliksiru, czyli jego źródle. Kolejna studnia eliksiru powstaje kosztem niewolniczej pracy ludzi, którzy nieustrudzenie drążą tunele w ziemi. Plany tej konstrukcji są nie z tego świata. Rozpadlina pluje dymem z każdym uderzeniem. Rzadkie opary wywołują ból głowy i drażnią oczy. Wszystko to dla eliksiru. Mam nadzieję, że to plugawe powietrze nie rozrośnie się na samotny osad. Baltazar. O, tu da się zejść w dół. Dobra, idziemy. Schodzimy w głąb tych podziemi. No, wygląda to zacnie. Jeszcze więcej schodów. Ciekaw jestem, jak to jest bardzo głębokie. Tam już lawę jakąś widać. O, lipka. O, to jest chyba to, co na queście było pokazane. Pewnie trzeba to zniszczyć. Mamy minutę 46, wiecie co? Ja sobie łyknę tą jedną miksturę, tylko nie wiem, gdzie ona jest, B. Tutaj chyba to jest to, plus 2 maksymalnego, tak. Ładnie, czyli 7. Pik, pijemy. Okej. Okay. O cholera! Czym ty do cholery jesteś? Oh shit! Dobra, nie wiem, gdzie jest jego życie? Dobra, wiem, gdzie jest jego życie. Krytyczne. O cholerka. Nie wiedziałem, że to jest obszarowe. Dobra, całego go z łuku pewnie mogę rozwalić. 29 w głowę dostał. Dobra, ale jeszcze go dupniemy kilka razy może z tego miecza. No i pięknie. To jest chyba boss, prawda? I z niego mamy... Ho-ho! Rdzeń mgły to nie dość, że to. Głowa splugawionego burzowego osiłka. Można się na ścianie powiesić. I gilotyna, jaka ładna fioletowa. O, panie. Dobra, bo mam 28 sekund. Chyba muszę to zniszczyć. Źródłem naszych nieszczęść jest korzeń mgły. Zniszcz go siekierą. Tak jest. 15 sekund. Rozwalony. Moi drodzy, i mgła się skończyła. Fajnie. Dobra, to teleportujmy się teraz do domku. Szybka podróż. I jesteśmy na miejscu. Ej! Co tam krzyczysz, Kowal? A, tu jesteś. Słucham ciebie. Wspinaczka na pradawną iglicę, nie? Hak z liną, o. No co czekasz? Tłuchasz hak z liną, jeśli chcesz dalej badać Dolinę Żaru. Wspinaczka. Dolina Żaru się zmieniła. Przed naszą erą rasa pradawnych zbudowała wieżę, by móc obserwować krainę. To pradawne iglice. Jedna z nich jest niedaleko stąd. Wejdź na nią i odkryj świat na nowo. Trochę mi się to kojarzy z Zeldą. Tam chyba też był taki dziadek właśnie, który nam to podpowiadał trochę. I też się wchodziło na wielkie wieże, a potem skakało się z naszych lotni. Ale fajnie. Dobra, ale patrząc na tą broń, trochę żałuję, że wziąłem... poszedłem w bronie jednoręczne. W sumie jeszcze nie poszedłem, więc... można to z tego się wycofać. Zobaczmy w ekwipunku, ile to ma obrażeń. 21. To ma 16. Naprawdę, tarcza jest mi kompletnie zbędna. Nie potrafię jej używać, zapominam o tym kompletnie, więc weźmiemy sobie to. Mieczyk odkładam. Tarcza jest... gdzie? Tutaj na wyposażeniu chyba, tak? Tak. No dobra, to jak już jest, to niech sobie leży. I to tyle. Dobra, ale żeby zrobić hak, to ja potrzebuję 4 tych kawałków metali, a nie mam żadnego. Materiał, głowę z plugawionego burzowego osiłka. Czyli z tego coś możemy potem stworzyć. To rdzeń mgły. To chyba mogę tutaj ulepszyć ołtarz. Dobra, ulepszmy. Pyk. No i pięknie. Rozbudowaliśmy to troszkę. Jakieś 2 płomienie i rdzeń mgły, 5 sztuk jeszcze potrzebujemy. Okej, okay. To na następne ulepszenie. Ooo, ja to mogę ulepszyć, bo to nie jest broń stworzona, tylko znaleziona, więc te znalezione możemy sobie ulepszać.
A co ja potrzebuję? Aha, to już wiem do czego są te monetki. Runy. Weźmy runy i ulepszmy naszą broń. Ulepsz wyposażenie. Premia do atrybutu plus 4 obrażenia sieczne. Spacja. Ochrona przed obrażeniami siecznymi. Niech będzie. Premia do atrybutu obrażenia sieczne. I brutalny zwiększa obrażenia od trafień krytycznych o 20%. Ale mamy teraz broń, powiem wam. 30 obrażeń posiada. Ale potęga. Dobra, prześpimy się i idziemy dalej. Okej, okay, zrobimy teraz misję raport z budowy mostu, bo to już od dawna mam. Ustaw punkt trasy i przy okazji pradawne iglice. Tylko muszę 4 kawałki metalu zdobyć, to jest naprawdę malutko. Ale nie mogę bez tego dalej podróżować, bo nie mam haka. Więc wychodzimy. I idziemy tam, gdzie już się biliśmy. Z jakimiś poczwarami. W sumie mogę teleportować się tutaj, do tego domu drugiego. Raczej miejsca, które sobie oznaczyłem. I stąd mogę zeskoczyć do tych bydlaków. Tylko ciekawy jestem, czy oni się zrespili, czy nie. Rookmore. No nie, oni się nie zrespili. Pewnie musiałbym wyjść i wejść do gry. I wtedy by się pojawili. Dobra, to idziemy w inne miejsce zdobyć 4 metale. Co to jest? Jakiś wielki grzybol? O cholera! Czym ty jesteś? Strzelmy w to. Dobra, hop! Dobra, walnijmy to. O kurno! Bob! Ale obrażenia. Runy! Och, lipka, fragmenty owadów. Podoba mi się, coś nowego. A to co za robalki? Nie, no to jest to. Tylko dwuręczna broń. Bam! Żadna obrona. Najlepszą obroną jest atak, jak już wam... Oj! Mówiłem. Trzeba to wybuchnąć. No i rozwalone. Pięknie. O, mamy prawdziwego przeciwnika w końcu. Dawaj. Bom! Bom! Bam! Bam! Pięknie, fajnie, że to obszarowo w ogóle bije. Zjedzmy jagódkę, żeby się uleczyć trochę. Trzeba to zniszczyć. O cholera! Ile tych gniazd tu jest? Ja pierdzielę. Fajnie, jakbym mógł się alchemii nauczyć i tworzyć samemu te potki leczące, bo... To może się przydać. Ooo, trzeci level, moi drodzy. To jest to. A co jest jak taką niebieską skrzynkę, beczkę strzela? No to wybucha po prostu i jest ta grzybnia, dobra? Wszystko jasne. Oj, 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 nie, to jest to samo. O cholera, kto do mnie strzela? O ty, niedobry. Hiopu! Hiopu! Pięknie. Uleczmy się jeszcze. O, wypadł metal, czyli da się rozwalać te rzeczy, tylko trzeba trochę dłużej. Jest, 3 kawałki metalu. Dobra, i teraz mógłbym już wrócić tak naprawdę. I już byśmy mieli ten hak. Ogłuszony, bam, dobijamy. Broń dwuręczna to jest, kurde to. ...140. Co za drzwiczki ukryte? W grzybni? Ach, cholera. Skrzyneczka, za pomocą wytrychu otwieramy i... Co tam będzie? Uuu, kula ognia. Amunicja kostura. Dobra, to nie użyję i mikstura leczenia to bardzo chętnie. A tu jest kolejna studnia, zobaczcie. Można by tutaj wejść, co? Szukamy wejścia w takim razie, ogarniemy to od razu.
O, klepsydra, idealnie. Zresetujemy sobie punkciki. Szukamy, o, zejścia w dół, a propos. Mogę zeskoczyć i kliknąć spację, żeby lecieć? Mogę. O cholera, nie. Nie chcę do lawy, nie chcę do lawy. O kurwa. Co teraz z moimi przedmiotami? Cholerka, z paska to nie tracimy tych rzeczy, widzę. Czyli tych najważniejszych w sumie. Ale straciłem cały ten metal, którego tak potrzebowałem. Dobra, skaczemy w dół i próbujemy jeszcze raz. Nie wiem, jak ja odzyskam te rzeczy, nie mam zielonego pojęcia. Ej, opa! Tam musimy iść, tam jest ten korzeń. Tam będzie też boss, tylko w którym miejscu ja zginąłem? To jest najtrudniejsze do sprawdzenia. Nagrobek w drugą stronę w ogóle, patrzcie, tam gdzieś. Niby tam, ale tam nawet się nie da zejść, patrzcie. Nie, no muszę to jakoś odzyskać, bo tam jest za dużo przedmiotów. Tutaj mi nagrobek... Ała! Kto we mnie strzela? Co za dziadyga? Ten. To muszę się ich tutaj pozbyć i dopiero wtedy... Dopiero wtedy będę mógł normalnie, swobodnie chodzić. Gin! Przepadnij! Czy tutaj również będzie boss jakiś? Czy to tak nie działa? Dobra, trzy padły. Jeszcze jeden ten owocek i można... O, wpadać. O kurde, ich jest czterech. Dobra, lecimy! Raz, dwa, trzy! Wszyscy na raz, patrzcie. Ale bossa tu żadnego nie widzę. O kurwa! Oj, 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 oj! Problem, bo oni się ciągle pojawiają. Dobra. Czy co? Zetnijmy to drzewo szybko. Ale to giną nawet od siekiery, więc skupmy się na drzewie. Ała. O cholera. Dobra, jeszcze mogę bić, spokojnie. Jest rozwalone, pięknie. No i to mi się podoba. Tu jakieś jeszcze zostały przedmioty. Szkoda, że bossa nie było. Myślałem, że w każdym takim miejscu będzie boss. To było fajne. Bom. O, tu jest jakaś skrzynia. I to złota. Ale łuk zrobisty. Wyposażmy sobie. Go. Wyposaż. Nie, 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 to inaczej działa, przepraszam. To? Nie. Posaż. Usuń. Okej. Okay. I teraz mamy taki zrobisty łuk. Ja cię kręcę. I strzał. Łatwiej by było, jakbyśmy mieli mocniejsze strzały, no ale... Okej, teraz trzeba znaleźć nasze ciało, które jest tam, w tamtą stronę 50 metrów. Coś mi się wydaje, że go nie odzyskamy. Mniej więcej tu. Można spróbować się tam wkopać. To jest chyba jedyna opcja. Tylko trochę to zajmie niestety. Jakbym tu bombę wrzucił? Brak efektu? No przecież dziurę robi. Czy mi się wydaje? Żebym do lawy nie wpadł, bo w Minecrafcie takie kopanie pod sobą to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. 6 metrów do przodu, tylko kilof nam się kończy. Nie do rady niestety. 5 metrów i po kilofie już prawie jest. No niestety. O cholera! O, gdzie jestem? Tutaj, dobrze. Ja pierdziel, ale bym spadł znowu. Wymyśliłem, żeby postawić taki ołtarz tutaj, ale chyba w podziemiach się nie da, z tego co widzę. Tak, niestety nie da się. To zrobimy to na zewnątrz w takim razie. Wrócimy się do domu, naprawimy kilof i wrócę tutaj jeszcze. No patrzcie. Nasz nagrobek na samej górze.
czyli wywaliło go na samą górę, jak wpadł do lawy. Ale dobrze, ja cię kręcę. Już się przestraszyłem. Uff. Dobra, jak tutaj już jesteśmy, to idźmy na tą pradawną iglicę. W takim razie, bo to z rzut beretem dosłownie. Chyba w tamtą stronę, tak jest. Potem może jeszcze ten raport z budowy. Zobaczymy, ustaw punkt. O, cholipka, jak ja tam wejdę? O, tu jest jakaś krypta jeszcze, której nie widziałem wcześniej. Czy coś tu będzie ciekawego? Bum. C, żeby się schylić. Chyba tak nie przejdziemy. A ja tutaj bez kill-offa to nic nie zrobię, niestety. O, patrzcie, wszedłem. No, tu są tylko beczki, a tu coś tam jest. Otwórz. Skrzynia ukryta, mistrzowska buława. Fajne, podoba mi się, dobra. Teraz wróćmy się do domu i w to miejsce jednak przyjdziemy później. Co tu jest tak daleko? Opowieść o zgniliźnie. Mapa jest ogromna z tego co słyszałem, więc jeszcze sporo przed nami. O! Nie jest możliwa podczas przebywania we mgle. A, bo ja jestem we mgle. O cholera. Trzeba się stąd jakoś wydostać. Tu już nie jestem w sumie we mgle, więc teoretycznie powinienem móc się teleportować. Zdążę? Chyba zdążyłem. Na to wygląda. Rewelacja. Dobra, żeby zrobić hak, brakuje mi tylko i wyłącznie... O, dzień dobry panu. Giń! Tylko i wyłącznie jeszcze sznurków, więc szybko idę po sznurki. I to będzie wszystko, czego nam potrzeba. Będziemy już mieli skraftowane, no dosłownie wszystko, co możemy na ten moment, na tym etapie gry. Czy w końcu mogę? Zarodniki mgły jeszcze, dobra, muszę to tylko wziąć ze skrzynki. Bo mamy ich od cholery i w końcu mamy hak, moi drodzy. Ile czasu to trwało? Wyposaż się. Nawet dostałem osiągnięcie na Steamie. Rewelacja. Dobra, tutaj niech się węgiel wytwarza, wkładam drewno. O, wilk. A tutaj kawałki metalu. Tak samo stąd wyjmiemy węgiel i włożę też do pieca. O kurde, blaszka. Co tu się dzieje? Czy on bije naszego przyjaciela? Tak jest, już nie będzie go bił. Och, cholera. Zniszczyłem sobie krzesło i lampkę. Brawo, Kasiorku.